Dzień dobry, kochani, witajcie w środę. Dzisiaj jest środa. Powiem wam szczerze, że trochę rozbity mam ten tydzień, dlatego że, no jak mi śledzicie na Instagramie, tutaj macie odnośnik do Instagrama, to wiecie, że Mikołaj miał lekkie przeziębienie, miał katar, natomiast udało nam się zwalczyć ten katar inhalacjami i tak naprawdę miodem, więc no dzisiaj poszedł do żłobka. Dzisiaj dopiero tak naprawdę ogarniam cały tydzień, bo od soboty, oglądaliście film wczoraj z piątku, w weekend mieliśmy przyjęcie imieninowe, więc no później Mikołaj był chory, musiałam z nim jakby ogarniać dom i wiecie, i życie. A dzisiaj poszedł po tej przerwie do żłobka, no i ja akurat tak się złożyło, że miałam dzisiaj wizytę. Badania, jak wiecie, ja kontroluję i jestem regularna w badaniach. Mówiłam wam, że w lipcu robię badania z krwi, teraz przyszedł czas na badania ginekologiczne, więc no dzisiaj trzeba było się za to zabrać. Już przekładałam wizytę. Powiem wam, że jak przekładam tą wizytę, bo na przykład robię tak, że no ja jestem systematyczna, tak, i co rok w danych miesiącach robię jakieś tam badania. Robię badania, kontrole i w ogóle, więc w lipcu robiłam badanie krwi, natomiast no wrzesień, październik to jest takie, to są takie miesiące, gdzie robię zawsze cytologię, co rok robię cytologię, badanie piersi, no i badanie ginekologiczne, i jak tak właśnie miałam to badanie na początek września, też Mikołaj był chory, teraz się okazało, przekładałam. Wiadomo, prywatnie czy nie prywatnie też trzeba czekać na swoją kolej, więc no prywatnie też trzeba było miesiąc czekać na wizytę i tak sobie myślę, że tak sobie wczoraj właśnie myślałam, że jak dzisiaj bym nie poszła, to znowu miesiąc muszę myśleć o tym, że no mam badania do zrobienia i że wiecie, no muszę to zrobić. W sensie chcę to zrobić dla siebie, tak? Więc no ja się badam regularnie i wam też, kobiety, proponuję, żebyście się badały regularnie, ale mam nadzieję, że społeczeństwo jest teraz tak uświadomione, że no nie ma tutaj żadnej kobiety, która nie chodzi systematycznie do ginekologa. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, no ale przy okazji tego, że byłam właśnie na mieście, no to wstąpiłam też do lumpeksów, natomiast jakoś tak nie podchodzą mi ostatnio totalnie te lumpeksy, nic tam nie mogę znaleźć. Też zauważyłam, że ludzie, że tak brzydko powiem, się już też wycwanili i patrzą też na ten skład materiałów i dużo rzeczy tak naprawdę w tym lumpeksach, w tych lumpeksach, co ja jestem, no to są tak przekładane z sezonu na sezon, tak zauważyłam. Te z na przykład 100% poliester, natomiast jeżeli jest wiskoza, czy tam lepszy skład, to od razu to znika. Natomiast z czterech lumpeksów dorwałam tylko jedną rzecz, to jest taki kardigan. Akurat takiego kardiganu potrzebowałam, bo pozbyłam się wszystkich w tamtym roku rzeczy, które miały właśnie 100% poliester. Coś mi strzeliło i nie wiem co. No i wzięłam sobie właśnie taki kardigan, to jest taki właśnie na teraz, ale czasami jak się umyję wieczór na koszulkę nocną, jest mi chłodno i taki właśnie kardiganek sobie przywdziewam. Więc no, tutaj mam akurat 100% wiskozę, więc mi się udało dorwać i to była tylko jedna rzecz, która była tak naprawdę sensowna. Wydaje mi się, że jeszcze jest letnia kolekcja w lumpeksach. Tutaj mam właśnie 100% wiskozę i to mam z tego Mark & Spencer. Także no fajna, to się cieszę. Natomiast byłam też w drogerii Pigment i tak mi się wydaje, że ten film to będzie taki haul zsiaty do tego. Gdyż tak, dzisiaj ogólnie do drogerii Pigment poszłam po jedną rzecz, natomiast wiadomo, że jak się tam wejdzie, no to się weźmie więcej. I poszłam po ceramidowy krem regeneracyjny, dlatego że dzisiaj już nie miałam się czym pokremować pod makijaż. Ogólnie pierwszy raz chyba od nie pamiętam kiedy zdarzyło mi się tak, że brakło mi kremu do twarzy i nie mam się czym pokremować. W ogóle się tego nie spodziewałam, po prostu ostatnio kupiłam, mówiłam wam, że chyba w lipcu kupiłam ten krem właśnie z Basic Lab do twarzy, no i używałam go, używałam, aż w końcu się skończyła. Tu jest tak, że nie widać po prostu, kiedy się kończy, po prostu pompka już nie wyrzuca kremu, więc no
Dzisiaj było wielkie zaskoczenie, ale posmarowałam się kremem dla Mikołaja, także spokojnie, nie jest tak, że się niczym nie pokremowałam. No i też mi się kończy serum pod oczy, to peptydowe, tutaj jak już sobie wycisnę, to praktycznie nic, no to praktycznie już też nic nie mam. Wiadomo, że jeszcze tam docisnę, jeszcze z parę razy użyć będzie, natomiast no też trzeba było to kupić. No więc poszłam i kupiłam właśnie liftingujące serum na oczy i na powieki, pod oczy i na powieki, liftingujące serum pod oczy i na powieki, i to chyba jednak bardziej lubię tą konsystencję niż tego peptydowego serum pod oczy. Natomiast tak jak Wam już mówiłam, ja jeżeli zamawiam na stronie Basic Lab, w zestawie się opłaca bardziej wziąć jedno i drugie, dlatego cenowo to lepiej wychodzi, więc zazwyczaj brałam zestaw. Natomiast jak poszłam do Drogerii Pigment, była promocja na właśnie na ten liftingujące serum, bo kosztowała serum liftingujące kosztowało 95 zł, więc normalnie chyba 140 zł, jak patrzyłam. No i to mamy na dzień i na noc, więc, no będę mieć. Drugą rzeczą, po którą poszłam, no to jest właśnie krem, i pani mi, oczywiście nie było tego, którego chciałam, no ale zapytałam pani w drogerii, tam zawsze są pani bardzo pomocne i bardzo chętnie proponują różne kosmetyki, więc pani dobrała mi krem. Ja mam cerę wrażliwą, suchą, naczynkową, więc pierwszy raz w ogóle widzę tą markę. To jest marka moistry.pl, Moistry, i tutaj widzę, że ona jest z Krakowa właśnie, polska marka. I tutaj mamy co? Ojej, jeszcze by mi spadło. Naturalny krem do skóry naczynkowej, skóra podrażniona, odwodniona, ściągnięta, przebarwienia pozapalne, trądzik różowaty, rumień widoczny naczynka, czyli coś idealnie dla mnie. I tutaj mamy taki typowy krem na dzień pod makijaż. Raczej na noc mi go pani nie polecała, bo jest za lekki i w nocy nasza skóra potrzebuje czegoś innego, więc na noc sobie też kupiłam krem. Natomiast pod makijaż podobno jest jeden z takich dobrych kremów. No i tutaj mamy tak, ekstrakt z lukrecji wspomaga działanie przeciwzapalne, rozjaśniające i bakteriostatyczne. Ekstrakt z granatu poprawia regulację procesu rogowacenia, na skórkę rozjaśnia, wygładza. Ekstrakt z miłożąbu japońskiego zmniejsza elastyczność i zwiększa elastyczność i jądrność skóry. Niacynamid poprawia regulację wydzieleń sebum i eliminację stanów zapalnych. Olej z pestek malin wspomaga gojenie ran, poprawia jądrność. Olej z pachnotki wspomaga działanie łagodzące, regenerujące, kojące i przeciwzapalne. I tutaj mamy ogólnie dobre składy, bo nie mamy alkoholu, z tego co mi tutaj pani mówiła. Głównie na bazie wody, na bazie oleju z makadami, oliwy z oliwek, z niacynamidami, z pantenolem, więc ogólnie dobry skład. I co jest ciekawe, tutaj jest taki krem, który się wyciska, tak wiecie, tutaj trzeba nacisnąć i tu jest taka pompka, o, i wylatuje, i on jest właśnie taki, taki jest. Tu Wam pokazuję, że właśnie to jest fajne, bo się podobno jedna pompka wystarcza na pokrycie całej twarzy, więc będę to testować. I w sumie jestem ciekawa swoją drogą, bo no, lubię te kosmetyki Basic Lab, ale ostatnio tak czuję, że jest przesyt tego. Ja też lekko mam taki przesyt, natomiast jeżeli by mi pani nie zaproponowała nic innego, no to wróciłabym do tego z Basic Lab. No ale przetestuję też coś innego. Przecież tyle jest tych rzeczy, że naprawdę można testować i testować. I na noc mam krem z Sensu Mare. Zaawansowany krem przeciwzmarszczkowy, rewitalizujący o bogatej konsystencji. I to jest ogólnie taki cięższy krem. I on tak jak sobie właśnie na próbce dałam na dłoń, on tak super wygładza, tak napina i tak
super wygładza, napina i taka skóra się staje idealnie jedwabista, że stwierdziłam, że dobra, przetestuję. Ogólnie jedno i drugie kosztowało w tej samej cenie. Była też minus 20 promocja, więc no ja tutaj mam akurat cenę bez rabatów, ale później mam, że 80 zł zaoszczędziłam, więc no zawsze to coś, krem mam jakby taki w gratisie, nie? I co jeszcze? I tutaj mam właśnie Sensu Mare. Tutaj podobno jest taki krem, taki dość bogaty w swojej konsystencji. Tak, no to już widać. To jest taki bardzo bogaty, treściwy krem, ale mam nadzieję, no i nie śmierdzi. I mam nadzieję, że będzie działał. I tutaj mamy też 96 surowców z pochodzenia naturalnego, 96%. No i co? I co my tutaj o tym kremie mamy? To no właśnie mam na dzień. I ogólnie na noc też można stosować, ale raczej nie pod makijaż, bo jest właśnie takim ciężkim kremem. No i co tutaj mamy? Codzienna pielęgnacja skóry suchej i bardzo suchej z przeznaczeniem dla skóry wymagającej silnego nawilżenia oraz rewitalizacji dla osób poszukujących kremu o bogatej konsystencji, redukcja zmarszczek. I tutaj mamy tak, krem do twarzy został stworzony z myślą o specjalistycznej pielęgnacji cery suchej i bardzo suchej. Potężna dawka 27 składników aktywnych przyczynia się do redukcji zmarszczek. Krem intensywnie pielęgnuje skórę, długotrwale ją nawilża, zwiększa jej elastyczność i daje efekt wygładzenia i liftingu. To jest akurat prawda, bo na ręce dalej czuję to wygładzenie i lifting. Zmniejsza, łagodzi podrażnienia oraz zmniejsza uczucie suchości, długotrwale nawilża i wzmacnia barierę lipidową skóry. Co tutaj mamy? Woda z lodowca norweskiego, kompleks 5 alg. Ogólnie o takich algach i zastosowaniu alg oglądałam kiedyś panią doktor, ona bardzo dobrze zachwalała te algi, ale wiadomo, jak coś jest na czasie, no to się zachwala, więc nie wiem, no przetestuję. Ma tak kwas hialuronowy, to wszyscy wiedzą, jak działa kwas hialuronowy, tak, czyli dogłębnie nawilża i liftinguje skórę. Ekstrakt z pereł, to mamy akurat skutecznie przeciwdziała utracie wody z naskórka. Co tu jeszcze mamy? Wyciąg z paproci z Nowej Zelandii, liftinguje, zielony kawior działa przeciwzmarszczkowo nawilżająco i to też jest alga, z tego co tutaj pamiętam, co ta pani mówiła. Arginina, no to wzmacnia barierę lipidową, masło shea łagodzi zmiany alergiczne i podrażnienia, pantelol przeciwzapalnie przyspiesza proces regeneracji naskórka, wygładza i olej mono i znany cudem wyspy Polinezji łączy w sobie właściwości pielęgnacyjne ekstraktu z kwiatu gardoni tohitańskiej z tłoczonym na zimno olejem kokosowym. Wykazuje działanie łagodzące, nawilżające oraz wygładzające skórę. Tego jestem ciekawa i tak naprawdę, jak nie było tego z Basic Lab, zastanawiałam się, czy nie wziąć właśnie tego, natomiast no jak mi pani podeszła i powiedziała, że on jest za ciężki pod makijaż, no to tak sobie myślę, kurczę, no to akurat tam, gdzie była w tej drogerii Pigment, mała była ta drogeria Pigment i mały wybór był. No i tak sobie myślę, no nie, no to chyba dalej się będę kremować Mikołaja kremem, no ale mi tutaj pani dobrała, mam nadzieję, że będę zadowolona z tych kremów. No i dam wam znać oczywiście, jeżeli mi się skończy. Mam nadzieję, że do końca roku mi te kremy wystarczą, bo ja naprawdę nie daję dużej ilości, nie ładuję nie wiadomo ile kosmetyku, więc no tak jak wam mówię, ten kupiłam go w listopadzie, kupiłam go w lipcu albo nawet końcem czerwca, no i codziennie używałam rano i wieczór, więc dawał radę i naprawdę takie pół pompki, bo jedna pompka to była dla mnie za dużo, pół pompki dawałam i działał sobie dobrze i radził sobie dobrze. Dobra, kolejną rzeczą mam żel oczyszczający do twarzy, do skóry suchej i wrażliwej i to mam też z Basic Lab, ale dlatego, że też była na niego promocja i on kosztował, już wam powiem, 35,99 normalnie, minus to właśnie 20%, to nie wiem ile tam będzie, no w każdym razie był tańszy, więc go wzięłam, a że nie było tego, którego ostatnio miałam, takiego różowego, no to wzięłam ten i przetestuję, więc pod prysznicem będę sprawdzać. Co tu jeszcze mam? Mam jeszcze dwie rzeczy, które wzięłam. Jedną to jeszcze mam konturówkę do ust z
marki Golden Rose i to po prostu wzięłam jedną z konturowych, które były czerwone, bo te, które miałam, to mi się już skończyły. Tutaj mam idealnie dobraną do koloru paznokci. Jaki to jest kolor? 515, tak? Tak, 515. Natomiast tutaj jest też konturówka, trzeba ją temperować i to mnie ostatnio bardzo zdenerwowało, bo miałam konturówkę z Glam Shopu i pół konturówki ostatnio wytemperowałam, żeby ona się naostrzyła, bo się ciągle mi łamała, a jak się nie łamała, to z jednej strony się tą tylko temperowała i to wiecie, na drewienko zostawało mi na konturówce, mnie to denerwowało, no więc teraz wzięłam taką z Golden Rose, jedną z tańszych była w Drogerii Pigment właśnie, no i mam nadzieję, że będzie na chwilę. I tutaj mam jeszcze krem do rąk z prebiotykami. Ogólnie chciałam ten krem do rąk właśnie też z Basic Lab, bo się dobrze sprawdza. Nie było też tego z Recibo kremu, więc wziąłam taki z prebiotykami. Tutaj mam taki krem głęboko i długotrwale nawilża, regeneruje koi podrażnienia, poprawia elastyczność skóry. I tutaj mamy składniki aktywne. Probiotyki, olej ze słodkich migdałów, olej z oliwek, ekstrakt z bawełny, witamina A i E. Więc ojej, zaraz sprawdzimy, jak on działa. Wiadomo, pierwszy raz jak się czegoś używa, to jest efekt wow, a później... Ogólnie ten z Basic Lab jest dobry i też treściwym kremem do rąk. Ten żółty, bo chyba wiem, że też jest niebieski, natomiast właśnie w Drogerii Pigment nie było żadnego tego kremu do rąk. No ten jest taki... Powiedziałabym, lekką konsystencję ma, no ale zobaczymy. No czegoś trzeba używać, akurat tego sobie kupiłam do używania do torebki, więc będzie rzadziej używany. I on też tutaj ma naturalne składniki. I oczywiście, no jak się idzie do każdego sklepu, no to dodają próbki. Co ja tu mam? Mam próbki, tak. Próbka balsam nawilżający do ciała. Dwa razy. I taki, czekajcie. Co to będzie? Brokat. Tak mi się wydaje. Brokat na powieki. Natomiast no, ja raczej brokatów nie używam, więc jak będzie rozdanie, to ten brokat poleci do Was. Tak myślę. No i myślę, że ta próbka balsamu nawilżającego do ciała też do Was poleci jedna. No, rozdanie myślę, że zrobimy w następnym tygodniu, bo w tym tygodniu chciałabym jeszcze odpowiedzieć na Wasze pytania, które zadawaliście mi we wcześniejszym filmie do Q&A, więc jeżeli macie jeszcze jakieś do mnie pytanie, no to dajcie znać. Dajcie, napiszcie w komentarzach pod tym filmem lub jeszcze pod tym, gdzie są pytania do Q&A, tam jest taki zatytułowany film. To tyle z holu z Światy z Drogerii Pigment. Myślę, że jestem zadowolona z zakupów, natomiast odnośnie kremów jeszcze Wam będę mówić, co i jak mi się to sprawdza i czy w ogóle się to sprawdza. Zobaczymy, przetestujemy, przekonamy się. No i co? I w dzisiejszym filmie to wszystko, kochani. Do zobaczenia w następnym filmie.